No faktycznie, na tym 174 zrobiła się nerwówka i gdzieś tam zeszło to ze mnie po tej trzeciej próbie, że skoczyłam i takie można skakać dalej. No i to faktycznie pociągnęło za sobą, że to 178 było skoczone w pierwszej próbie, ale powiem szczerze, że ja nawet skacząc 1,82 w pierwszej próbie nie byłam w ogóle świadoma tego, że już mam medal, bo jakby psychicznie tak się nastawiałam, że faktycznie będzie trzeba skakać wysoko, bo to jest już seniorka. I dopiero po pierwszym skoku, jak zobaczyłam gdzieś tam wokół, że faktycznie zostaliśmy w trójkę, to dopiero wiedziałam, że mam ten medal. I wtedy też takie rozprężenie kolejne przyszło i w tej drugiej próbie faktycznie tak niewiele zabrakło, żeby to 1,82 już mieć zaliczone. A w tym momencie już bym miała klasę faktycznie mistrzowską i to już są takie no, wyniki, powiedzmy sobie szczerze, na fajnym poziomie. Zaskoczył tak szczerze ten medal, bo chyba no jadąc tam miałaś pewnie po cichu nadzieję na dobry wynik, ale medal w seniorach to już coś znaczy. No dokładnie, ja nawet powiem szczerze, jestem zaskoczona w ogóle całym sezonem halowym, bo ja sobie jakichś tam celów większych nie zakładałam, ja po prostu chciałam wrócić do zdrowia, chciałam mieć te skoki ustabilizowane i postanowiłam, że po prostu chcę się tym bawić na pewno w sezonie halowym. A tak się fajnie poskładało, że praktycznie już od pierwszego startu były te ataki na 180. I z każdym takim startem kolejnym miałam tą pewność, że jestem na to przygotowana, ale wiadomo, Mistrzostwa Polski rządzą się gdzieś tam swoimi prawami, tam dochodzą nerwy, tam dochodzi stres. No i niestety niektóre zawodniczki tym przegrały, u mnie przyszło faktycznie to rozprężenie i to 178 skoczone w pierwszej próbie już ten medal dawało, ale mówię, jest gdzieś tam ten lekki niedosyt, bo faktycznie od trzech tygodni atakowałam to 180, atakowałam 181, 182 i za każdym razem gdzieś ta poprzeczka spadała na samym końcu, ale to pokazuje mi tylko, że mam duże rezerwy gdzieś tam do sezonu letniego.